na południowym krańcu najdłuższego jeziora w Polsce, Jezioraka. Jest to dynamicznie rozwijający się ośrodek turystyczny, słynący z turystyki wodnej, pieszej i rowerowej. W Miłomłynie największą atrakcją dla pasażerów rejsu jest śluzowanie. Tego typu śluzy komorowe rzadko można dziś spotkać na europejskich odpowiednikach śródlądowych dróg wodnych. Jak atrakcyjny jest szlak kanału Ostrucko-Elbląskiego, świadczą o tym chociażby liczne spływy kajakowe, w których uczestniczył Karol Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II. Mieszkańcy Miłomłyna, na pamiątkę jego bytności na szlaku, ufundowali mu pomnik. Inną możliwość turystyczną daje hotel Miłomłyn. Z Małdytami związany był Georg Jakob Sztenke. Podczas budowy kanału rezydował w budynku administracyjnym po pałacu z XVII wieku. Obecnie w budynku tym mieści się zajazd pod Kłobukiem. Na dłuższy pobyt turyści mogą się zatrzymać w hotelu mieszczącym się w pałacu Sople nieopodal Małdyt. Pasłęk nie ma bezpośredniego kontaktu z kanałem, tak jak Ostróda czy Miłomłyn, ale na terenie gminy znajduje się najliczniej odwiedzana pochylnia w Buczyńcu. Bliżej kanału znajduje się stadnina koni w Rzecznej.
Niemniej jednak ciekawe zabytki Pasłęka, a przede wszystkim ich ilość, mogą przyciągnąć turystów. Zadziwia stan zachowanych murów obronnych z bramami kamienną i młyńską oraz gwiaździste sklepienie gotyckiego podcienia ratusza i zamek. Podobnie jak Pasłęk, rychliki kontakt z kanałem mają poprzez pochylnie. Są to jelenie i całuny nowe. Ze względu na występujące na trasie podróży pochylnie, odcinek ten jest wyjątkowo atrakcyjny dla turystów. Na terenie gminy jest jednak bardziej znany Święty Gaj, domniemane miejsce śmierci świętego Wojciecha. Mniej znane są też chaty z podcieniami w Jelonkach. Ze względu na faunę i florę, odcinek kanału przebiegający przez jezioro Drużno jest wyjątkowy. W rezerwacie ornitologicznym jeziora spotyka się 207 gatunków ptaków, z których 108 w nim gniazduje. Bogata jest również roślinność jeziora. Największą jej część stanowią szuwary trzcinowe. O atrakcyjności gminy Elbląg decyduje jej położenie. Leży ona w dwóch odmiennych krainach geograficznych – Żuławach Wiślanych i Wysoczyźnie Elbląskiej. Atutem miasta jest port morski, posiadający połączenie z Morzem Bałtyckim poprzez Cieśninę Pilawską i port śródlądowy, łączący się między innymi przez kanał Ostrucko-Elbląski z Pojezierzem. W Elblągu godnym zwiedzenia jest obszar Starego Miasta z szeregiem zrekonstruowanych kamieniczek oraz katedra Świętego Mikołaja. Na terenie gminy w Raczkach Elbląskich znajduje się najniżej położony punkt w Polsce. Atrakcję turystyczną stanowią archeologiczne wykopaliska w Truso, wczesnej osadzie wikingów zamieszkujących nad jeziorem Drużno. Kolejną atrakcję stanowi obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy Nowa Holandia.